Cześć, Mango Szkolik, bardzo miło. Zapraszam Cię serdecznie. Dziękuję. Weroniko, ostatnio otworzyłaś swój salon masażu i terapii manualnej. Co się kryje za tą terapią manualną? Terapia manualna to są generalnie wszelkie zabiegi manualne, ukierunkowanie na rozwiązanie problemu, jakiejś dolegliwości najczęściej bólowej. Czyli takie holistyczne podejście, prawda? Tak, tak. No zdecydowanie jest to holistyczne podejście. Najpierw jest badanie. Ja muszę się dowiedzieć, jaka jest przyczyna tego całego problemu. Staram się przynajmniej zawsze ją zlokalizować. No a później już swoimi sposobami działam tak, żeby ją rozwiązać i żeby pacjent wyszedł ode mnie bez bólu. Ale twój salon kojarzy mi się z takim bardzo holistycznym podejściem do zdrowia, łącznie nawet z tą akupunkturą, którą zaczęłaś zgłębiać. Tak, no to prawda, gdzieś tam mocno, mocno odbijam w tą stronę już niedługo, myślę, będzie można powiedzieć medycyny naturalnej. To podejście jest mi bliskie zdecydowanie, było mi bliskie zawsze, bo moja mama od dziecka nam robiła różne takie naturalne zabiegi, stawiała bańki. No a ja to teraz będę kontynuowała. Takie zdrowe podejście. Ale często jest tak, że z jakimiś objawami bólowymi wiąże się jednak takie nasze jakby wewnętrzne podejście i emocje, prawda? Tak, poruszasz mój ulubiony, ukochany temat. Tak. Słuchaj, bo też słyszałam właśnie, że na przykład bóle gardła to związane są z tym, że człowiek dusi coś w sobie, coś chce powiedzieć, ale jednak z jakich przyczyn nie mówi o tym. A właśnie jakie na przykład jeszcze są takie przykłady takich sytuacji, kiedy to ciało buntuje się w taki właśnie sposób bólowy? Nasze ciało to jest bardzo skomplikowana maszyna z też równie skomplikowanym oprogramowaniem. Maszyna, i tutaj mam na myśli nasze ciało fizyczne, a oprogramowanie to wszystko to, co mamy w środku, to co mamy w naszej głowie i w naszym sercu, bo bardzo często odwołujemy się do emocji, do ich bardzo częstego zablokowania w naszym ciele, co no, im dłużej pracuję, tym coraz częściej obserwuję. Tak jak wulkan, prawda? Na takiej zasadzie, że dusimy coś w sobie, a w końcu bach i mamy jakąś jednostkę chorobową, tak, która nam wyjdzie. O, bardzo dobre porównanie. Tak, to się zgadza jak najbardziej. No i taki przykład, na przykład niewyrażone takie małe gniewki mogą z czasem, to jest teoria oczywiście, powodować kamienie w naszym pęcherzyku żółciowym. No, to jest dosyć ciekawe i zaskakujące, ale takich połączeń jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. No i powiem Ci, że im dłużej pracuję, tym trudniej jest mi uwierzyć w to, że samo takie podejście czysto manualne jest wystarczające do tego, żeby wyleczyć pacjenta. Czyli często terapia duszy. No, na to wychodzi, że tak. Ale ta terapia duszy to jest tak naprawdę tylko szczera, szczera ludzka rozmowa. I tyle. Nic więcej nie trzeba. A skąd takie zamiłowanie do akupunktury? Bo tak jak powiedziałaś, że mama to w tobie zaszczepiła i chciałaś byś to właśnie iść w tym kierunku, żeby ludziom pokazać, że również takie proste, teoretycznie rozwiązania, a nie takie farmakologiczne, mogą również dać jakieś rezultaty. Wiesz co, kiedyś pojechałam na swoje pierwsze szkolenie, to były 3-dniowe warsztaty w Spale, na których trafiłam właśnie na warsztat z akupunktury i tam prowadzący pokazał nam SMS-a od jednej z gwiazd, która dziękowała mu za to, że pomógł jej odzyskać miesiączkę po paru latach, odkąd ją straciła. Ta dziewczyna cierpiała na zespół policystycznych jajników i to było powodem jej braku okresu. I Maciek, wbijając parę igieł, wyleczył ją z tego, odblokował dokładnie. A teraz zauważasz tendencję, że ludzie bardziej interesują się właśnie tą medycyną naturalną niż kiedyś? Czy jak to chodzi, jak to ma przedłużenie na ilość pacjentów? Ma, zdecydowanie ma. Widać, że ludzie
coraz bardziej szukają właśnie tej rzeczywistej przyczyny swojej choroby, bo... Że chorobę leczyć, wyleczyć, a nie zaleczyć się. Tak, dokładnie. No niestety, nie oszukujmy się, ale farmakologia bardzo często opiera się właśnie na zaleczaniu objawów, co mówią też sami lekarze, co ich samych też frustruje. No jeżeli można dotrzeć do przyczyny tej choroby, co nam pokazuje medycyna chińska, no to dlaczego by nie spróbować, a że okazuje się to skuteczne, no to już inna sprawa. To w jaką jeszcze stronę chciałabyś, żeby twój gabinet szedł? Wiesz co, myślę dosyć mocno o psychosomatyce i odblokowywaniu traum, które mamy z dzieciństwa, bo bardzo często takie szokujące, mocno stresujące wydarzenia zapisuje się w naszym ciele, może nie na zawsze, a na pewno na długo. Zostawiają ślad, prawda? Tak, zostawiają ślad, bardzo często bardzo wyraźny. A możesz powiedzieć na przykład jakiś? Jakiś przykład? Wiesz co, opowiem ci o mojej pacjentce, która miała dosyć duże napięcie tkanek w szyi, w gardle. Próbowałam dosyć długo ją rozgryźć, pracowałam na tym manualnie, coś tam udawało mi się odzyskać, ale nie było to zadowalające. Tak, dokładnie. I ostatnio zapytałam ją, czy miała kiedyś takie traumatyczne wydarzenie, gdzie ktoś próbował ją udusić. I okazało się, że tak, mi to przyszło do głowy samo, od tak. A ona to potwierdziła. Rzeczywiście była taka sytuacja, ktoś ją napadł, na szczęście pod jej domem nic jej się nie stało, ale to była sytuacja, w której gdzieś te emocje w jej gardle się zapisały. I czy już taki rodzaj terapii wdrożyłaś w swoim gabinecie? Wiesz co, jeszcze nie. Teraz w kwietniu idę na swoje pierwsze takie ważne szkolenie z psychosomatyki. Wtedy będę już tak na poważnie zaczynać. Ale powiem ci, że wystarczy bardzo często zadać odpowiednie pytanie, a ciało daje nam wskazówki, o co można tego pacjenta pytać. Czyli medycyna na razie, czyli manualna, masaże, akupunktura i w przyszłości również przez taką rozmowę. Chciałabyś leczyć ludzi? No, z tego co wiem, to nie będzie to polegało tylko na rozmowie. To będzie też działanie psychosomatyczne, polega na rozmowie połączonej z odpowiednim dotykiem, z pobudzaniem albo wyciszaniem określonych nerwów, czyli z takim działaniem też mocno somatycznym. Ale to musi to iść ze sobą w parze. A ten masaż odmładzający twarzy, który prowadzisz w swoim gabinecie, możesz troszkę przybliżyć sposoby, jak go wykonujesz? Wiesz co, no całość masażu zostanie moim sekretem, tak? Nie chcę tego zdradzać. Ale opiera się on przede wszystkim na udrożnieniu odpływu płynów i na rozluźnieniu mięśni. Płynem takim najbardziej zastojowym, który powoduje starzenie naszej skóry, jest limfa. Limfa, która sobie przepływa pomiędzy naszymi mięśniami, pod naszą skórą. Ona ma tendencję do tego, żeby się zatrzymywać. No jeżeli ona się zatrzymuje, to... Mamy obrzęki. Tak, mamy obrzęki, mamy podkrążone oczy, mamy policzki takie napuchnięte. A jeżeli chodzi o rodzaj masażu, który najbardziej lubisz wykonywać, czy to jest masaż relaksacyjny, czy to właśnie masaż odmładzający, to jaki rodzaj masażu sprawia tobie taką największą satysfakcję? Wiesz co, największą satysfakcję mi sprawia moment, w którym pacjent mi dziękuje i mówi, nie boli. Pomogło. Tak, pomogło. Ale to, co sama bardzo lubię robić, no to są właśnie masaże twarzy, takie delikatne, plus praca z potylicą, z czaszką. Dlatego, że to polega? Wiesz co, rozluźniając mięśnie podpotyliczne, wpływam tak naprawdę na uwolnienie wielu struktur w naszym ciele i na takie globalne rozluźnienie pacjenta. No i powiem ci, że zdarzają się sytuacje, gdzie po takiej pracy bardzo subtelnej, delikatnej w obszarze szyi pacjentowi puszczają bóle kolan, bóle barków, bóle brzucha, bardzo różne dolegliwości. Takie od razu daje efekty.
Tak, no, tak. Wiadomo, że praca, która od razu daje efekty, jest taka bardzo satysfakcjonująca. No, to jest naprawdę super. To jest bardzo miłe, jak pacjenci wychodzą zadowoleni i przede wszystkim wychodzą bez bólu, bo to jest dla mnie najważniejsze. Czy w kulturze chińskiej wzorujesz się właśnie tą medycyną wschodu, że to jest ten kierunek, który chcesz obrać w swoim gabinecie? Wiesz co, ja się nie ograniczam na medycynę, tylko i wyłącznie na medycynę chińską. To jest taka myśl, może nie przewodnia, ale bardzo istotna w moim życiu. Ale my w Polsce też mamy swoje metody. Też mamy swoje metody takie stare, bardzo naturalne, ale też bardzo... Słowiańskie takie, prawda? Tak, no dokładnie, słowiańskie. Jedną z technik, jaką wykonuję, jest starosłowiański masaż brzucha, z którym potrafi... Da się wyleczyć naprawdę wiele rzeczy. Naprawdę da się człowiekowi pomóc. Weroniko, z jakimi schorzeniami możemy się zgłosić do Ciebie? Wiesz co, no przede wszystkim ze wszelkiego rodzaju bólami. Bóle stawów, bóle mięśni, bóle kręgosłupa, kontuzje też, czy świeże, czy takie starsze. Stres, zdecydowanie stres. Co jeszcze? Bóle głowy na przykład, dolegliwości trzewne też. Ostatnimi czasy udaje mi się fajnie naprawiać i wyciszać. A gdzie możemy, w jaki sposób możemy się umówić do Ciebie na wizytę? Zapraszam Cię na moją stronę, Masaż i Terapia Manualna Weronika Karwowska na Facebooku, można ją znaleźć. Tam jest podany mój numer telefonu, przez stronę też można pisać. Prędzej czy później zawsze odpiszę. Jak nie będziesz w trakcie wykonywania masażu. Tak, albo u fryzjera. Zapraszam. Bo możemy Ciebie znaleźć za... ścianą. Dobrze, po ciężkim dniu pracy przyjdę. Tak, zapraszam serdecznie na rozluźnienie. Dzięki Ci ślicznie, Weroniko. Dziękuję również za poświęconą chwilkę i rozmowę, że znalazłaś lukę. Zapraszam, cześć, jeśli na kawusie. Ja również. Na terapię.